pojawi się tutaj z powodu kolejnego mojego tytułu, to jest kontynuacja tej książki Zabij mnie tato, a ten mały tytuł Nie zabić mnie tato, wydawnictwo Czarna Owca, bardzo renomowane i takie popularne wydawnictwo, jeśli chodzi o ten gatunek. Czekamy na kolejny tom cyklu Przemyskiego, Przebudzenie z nagłego czasu. Nie wiem, dlaczego ja zawsze mam skojarzenia z poszukiwaniem straconego czasu. Myślę, że się trochę nie mylę w tym moim skojarzeniu, ale to się pewnie okaże w kolejnym tomie dopiero. Bardzo serdecznie witamy pana Stefana, a dzisiejsze spotkanie poprowadzi pan Hubert Rutkowicz. Po raz kolejny panowie się znają, lubią i myślę, że to jak zawsze będzie interesująca rozmowa. Oddaję głos. Dzień dobry, witamy serdecznie tę część biograficzną, mamy już za sobą, także dziękuję Ci Agato, że ten obowiązek spełniłaś, tak, nie? Dziękuję również. Oczywiście. Dziękuję również przy okazji za możliwość kolejnej rozmowy ze Stefanem, bo ona jest zawsze dla mnie ogromną przyjemnością. Podziękowania na ręce Stefana i na ręce Agaty. Dziękuję bardzo. No dobrze, to teraz przechodzimy już do meritum sprawy, czyli do rozmowy o najnowszych książkach, chociaż myślę, że zahaczymy pewnie sobie też o jakieś starsze. Na pewno, skoro Państwo się tutaj pojawili, to Państwo już twórczość Stefana Dardy w jakimś stopniu, myślę, że sporym, zaawansowanym znają. Książka Zabij mnie tato ukazała się w roku 2015. To było wydanie wydawnictwa Wideograf 2. No i teraz tak, mamy po 9 latach kolejne wydanie tej książki. Jak do tego doszło, że tak zapytam klasycznym pytaniem? Dzień dobry Państwu. Zanim odpowiem na Twoje pytanie, bardziej chciałbym wszystkim Państwu serdecznie podziękować za to, że jesteście Państwo z nami. No i bardzo się cieszę, że po raz kolejny w Przemyślu możemy się spotkać i że możemy porozmawiać. Oczywiście, jeżeli Hubercie nie masz nic przeciwko temu, to ja bym zaproponował, żeby gdyby się komuś z Państwa nasunęło jakieś pytanie w trakcie naszej rozmowy, będzie później tura oczywiście, ale gdyby akurat nasz dialog zahaczał coś, co trzeba by było natychmiast uściślić, doprecyzować, to śmiało jesteśmy w gronie, można powiedzieć, swoim, także mam nadzieję, że nie będziecie się Państwo krępować. Ja się trochę krępuję, bo wiadomo, w Przemyślu jak jestem, to chyba zawsze największą antenę, jeśli chodzi o spotkania z Państwem, ale do tej pory zawsze to były świetne spotkania. Mam nadzieję, że dzisiejsze również takie będzie. No i cóż, odpowiadając na pytanie, pisząc Zabij mnie tato, nie planowałem w ogóle. To też nie można powiedzieć, że to jest ściśle kontynuacja. To jest jakby druga część serii z tym samym bohaterem. Tak, dlatego ja zapytałem o kolejne wydanie Zabij mnie tato w pierwszej wydarzeniu. Tak, i to jest tak, że myśmy nawiązali z Czarną Owcą współpracę już jakiś czas temu i podpisaliśmy umowę, ale nie mieliśmy tak do końca na 100% sprecyzowanego tytułu, na którym będę pracował. I akurat tak się złożyło, że wygasła licencja na bo najpierw było wydanie Zabij mnie tato w Wideografie, a później jeszcze wydała to Filia. No i myśleliśmy z Czarną Owcą, że książka Nie zabić mnie tato będzie po prostu pierwszą książką, którą wydał w tym wydawnictwie. Ale ponieważ Filia jakby zwolniła ten tytuł z licencji, no to wtedy Czarna Owca z chęcią wydała również Zabij mnie tato w lutym tego roku. Oczywiście w szacie graficznej określonej, taki spójny, który jest z nową książką, tak zbliżony, jeśli chodzi o stylistykę. Po prostu no, tak się złożyło, że wydawcy się spodobała ta książka i pomimo, że to jest wiadomo ryzyko z tego rodzaju wydawać książkę, która już była przez dwóch wydawców
to było na końcu pytania, ale dobrze. Ale to jak już rozmawiamy o Zabinie, to już przy okazji się pochwalę. W tej chwili jest nowe wydanie audiobooka i bardzo serdecznie polecam, czytałam Łukaszenko. Nie słuchałem jeszcze całości, ale fragmenty robią na mnie bardzo dobre wrażenie. I tyle bym chciał powiedzieć. No wcześniej czytałem Siemonowski, też znany aktor, ale Łukaszenko w sercu mi wiadomo też, jak to są propozycje przeczytania tej książki, to najpierw powiedział, że musi ją przeczytać i dopiero kiedy mu się spodoba, to się zgodzi się być lektorem. A z twojego doświadczenia to nie jest jakaś reguła, że lektor najpierw czyta sobie książkę, żeby wydaje mi się, że to jest raczej wyjątek, szczerze powiedziawszy. I czasami znacie słuchanie audiobooków z odsłuchu, bo w pewnym momencie aktor zaczyna się wczuwać w rolę, na przykład zaczyna... Widać, kiedy zaczyna mi się podobać książka. Tak, albo zaczyna ją interpretować, na przykład postaci, które się pojawiły na samym początku. I na przykład mówiły taką zwyczajną naszą polszczyzną, chociaż to nasze wschodnie, to się mówi zaciąganie, czy Przemyska czy Wolska, to bardzo podobne są do siebie, no to też jest oczywiście polszczyzna, natomiast zdarza się tak, że aktor czyta w pewnym momencie postać, która do tej pory nie zaciągała, w pewnym momencie zaczyna zaciągać, bo się aktor zorientował, żeby to się bardziej pasuje do tej postaci, którą odtwarza podczas czytania. A skoro już popchnąłeś o tym Olafie Łukaszence, to czy ty, autor, masz jakiś wpływ na to, się to konsultuje, czy to już gwiazdy wydawnictwa zupełnie? To pierwsze pytanie, czekaj, zadam dwa, bo zaraz się rozgadasz, nie zdążę. A drugie pytanie, czy miałeś jakiś kontakt z nim, w sensie takim, czy coś się odpytać, może ciebie pojawiła się interpretacja, albo jakiś szereg fragment, którego może nie zrozumiał, chociaż nie sądzę. Nie wiem, jaka jest zasada, natomiast w moim przypadku zawsze było tak, że wydawca konsultował aktora, który będzie interpretował moją książkę. No i na przykład w ten sposób lektorem rozmawialiśmy z wydawcą o trzech aktorach podczas pierwszego audiobooka, który był wydany, czyli Dom w Rębach. No i wtedy dostałem jakby zapytanie, czy któryś z tych aktorów by, czy któregoś bym sugerował, albo któryś jakby się z nim bardziej bliskim, to stwierdziłem, że było fantastycznie, gdyby Wiktor Zborowski przeczytał Dom na Wrębę. A później zresztą przeczytał też Słoneczną Dolinę. W ogóle też mieliśmy później bardzo taki sympatyczny kontakt, bo ja go, można powiedzieć, w cudzysłowie, zaczepiłem na Facebooku i podziękowałem mu za interpretację, za to, że tak świetnie przeczytał. No i bardzo, bardzo miło mnie podpisał. Jakoś tak, nie pamiętam dokładnie tych słów, ale coś takiego stwierdził, że bardzo mu się przyjemnie czytało te książki, bo podczas lektury nie wiedział, co będzie dalej, a to jest w dzisiejszych czasach rzadkość, także to było bardzo, bardzo dla mnie miłe. No i tutaj w przypadku Olafa Łukaszenki też wydawca pytał, jak bym się zapatrywał na tego aktora jako osobę, która będzie interpretować moją książkę. No bardzo się cieszyłem. I wydawca mnie zapytał właśnie, czy może podać panu Olafowi mój numer telefonu, bo gdyby chciał coś skonsultować, gdyby chciał coś zapytać, właśnie tak jak wspomniałeś. No oczywiście godziłem się, ale takiego kontaktu z jego strony nie było. Nie dzwonił jeszcze. Jeszcze nie dzwonił, tak. Dobrze. Ta książka, czyli Zabiegnie tato, chwilę najpierw sobie o niej porozmawiamy, a później będzie dla niej główne, czyli książka Nie zabiegnie tato. Ale wróćmy jeszcze właśnie do tego Zabiegnie tato. Tam jest sporo polityki w tej książce, prawda? To jest jakby taki protest przeciwko pewnemu zaniedbaniu polityków, które miały swoje bardzo poważne konsekwencje.
była głośna sprawa Mariusza Trynkiewicza i ustawy, bo tak zwanej ustawy o bestiach. I to był twój chyba wyraz, tak to przynajmniej odbieram, takiego wkurzenia na to, co zrobili politycy, a właściwie czego nie zrobili. Cóż, ja się rozdałem, od razu odczytam. Ale od razu chciałbym też powiedzieć osobom, które nie czytały tej książki, żeby nie były przerażone tytułem, bo tutaj mam ktoś, kto tak jakby nie zna choćby z ręku fabuły, może myśleć, że... Właśnie dlatego ja też celowo nie zdradzam, bo być może rzeczywiście ktoś nie... Tak, ja rozumiem, ale też nie właśnie chciałbym powiedzieć, że było wielu czytelników, a zwłaszcza czytelniczych chyba, które powiedziały, nie, ja się boję tej książki, ja mówię, ale to jest, ten tytuł ma kilka warstw w tej książce i akurat chyba żadna warstwa nie jest taka, która się w pierwszym rzędzie narzuca. I po takim jakby uspokojeniu, jeśli ktoś sięgnął po tę książkę, to stwierdzał, że faktycznie mam rację, że to nie jest jakiś slasher, w którym rodzice mogą tego swoje dzieci na przykład, czy coś takiego. Więc od razu chciałbym Państwu powiedzieć, żeby się tego nie obawiać. Tak, i to jest ta książka. Książka była inspirowana faktycznie wydarzeniami, które miały miejsce właśnie na początku 2011 roku, może pod koniec 2014, bo wtedy nagle się nasza klasa polityczna obudziła i ze zdziwieniem stwierdziła, że czas płynie. No, to jest ciekawe stwierdzenie, po 25 latach nagle politycy, którzy nawet ci, którzy głosowali na przełomie lat 80. i 90. za amnestią, bo tutaj można tak krótko naświetlę kontekst właśnie na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, kiedy jakby odzyskiwaliśmy taką tę prawdziwą niepodległość. Wtedy nagle ustawodawca przewidział amnestię nawet dla najgorszych złoczyńców, dla wielokrotnych morderców, dla tych, którzy w ogóle nie reagowali jakiejkolwiek poprawy, którzy zapowiedzieli, że jak tylko wyjdą na wolność, to wracają do swojego procederu. No, to wszyscy stwierdzili, a 25 lat. Co to tam, nie wiadomo, jak to będzie do 25 lat, ale jeszcze 5 lat upłynęło i zaczął się problem, dlatego że ci ludzie zaczęli wychodzić z więzienia i wtedy trzeba było po prostu łapać te czuły prawne i to w sposób, który jest w moim przekonaniu nie do końca zgodny chociażby z konstytucją czy z prawodawstwem, które obowiązuje. Utworzono taki ośrodek w Gostyninie, w którym tam te osoby zamykano, czyli tak jakby nakładano na nich drugą karę. Ale zamiast pomyśleć o tym 25 lat temu, to nagle oczywiście zaskoczenie i szoki nie dowierzano, że do tego doszło. I faktycznie to był impuls, który mnie jakby popchnął do decyzji o napisaniu książki, bo faktycznie byłem tym z głowy, ja jestem wykształcony politologiem też dodatkowo. Pewnie może jestem wyczulony na tego typu jakieś niedociągnięcia. No i pomyślałem sobie, że mogę się sfrustrować i napisać jakiś sążnisty post na Facebooku i tam dyskusję rozpętać. Ale też stwierdziłem, że to chyba nie o to chodzi. Jeżeli mam możliwość wypowiedzenia się jako autor, zwrócenia uwagi na pewne rzeczy, no to powinienem chyba to zrobić. Jeżeli zwłaszcza mam jakiś pomysł, w jaki mogę do tego podejść. No i faktycznie tutaj ustawa o bestiach to była jakby głównym katalizatorem decyzji, ale też wydarzyło się bardzo wiele, jakoś tak akurat tuż przed tym, albo nawet w trakcie pisania przeze mnie tej książki, wiele takich rzeczy, które te w tej chwili, jeżeli osoby pierwszy raz sięgają po zabiegu tato, to mówią, no
Kellogg, autor po prostu odleciał, coś tam wymyślał, jakiś głupot, a tam wszystkie błędy systemowe, na przykład w sądownictwie czy w policji, to wszystko jest na podstawie faktów, tylko oczywiście w kościele pokazało się w innych kostek, w tej formule książki, więc ja oczywiście nie dyskutuję, ale takie rzeczy, że tam na przykład ktoś musiał wyjść, że są przez sąd musiał zostać zwolniony nawet za resztę, bo biegły się nie wyrobił z opinią i nie można było go dłużej przetrzymywać w areszcie, bo to takie rzeczy się zdarzały, no. Więc to, ja nie wiem, nawet tego nie będę wymyślił. Mi ktoś to powiedział, tak, nie wiem, gdzieś przy wkrywanej sytuacji, to powiedział, że to jest chyba niemożliwe, no, ale tak było. Ja to w pewien sposób wpadłem w kontekst fabuły tej książki. I to był taki protest sądu, można powiedzieć. Właśnie, takie określenie mi się narzuca, tak. Nie jestem już muzykiem, nie śpiewam, nie jesteś czynnym muzykiem. No tak, nie jestem czynnym muzykiem, więc ten sąd oczywiście bierzemy w cudzysłów. No i ponieważ, wiem, że ta książka została przeczytana przez wielu czytelników i przecież wysłuchana, więc wydaje mi się, że ten mój pierwotny zamysł jakby został zrealizowany. Ten koniu zupełnie, nie wiem, czy Państwo wiecie, że Stefan Barda był członkiem Orkiestry Świętego Mikołaja, znanego zespołu folkowego. Grałeś na cymbałach. Grałem na cymbałach i grałem na gitarze i różnych gitaropodobnych instrumentach, ale szkołę muzyczną skończyłem na fortepianie. I to jest właśnie też, sam nie mogę w to uwierzyć, ale na festiwalu piosenki studenckiej jakieś wieki temu też zagrałem jakiś tam solistę, której akompaniowałem, zdobyła wyróżnienie. A jeszcze taka ciekawostka, że w konkursie głównym, tuż przed solówką fortepianową, którą miałem zagrać, zgasło światło na całej sali. Więc ja musiałem zagrać już w sierpniu. Ale jakoś się udało, i chyba nawet nie za bardzo chybiałem. Także, ale jak byłem mały, jak się uczyłem właśnie bardzo często, próbowałem te utwory, które się uczyły do szkoły, grać właśnie albo po cienku, albo z zamkniętymi oczyma, i to mi się po prostu na tym przydało. A cymbałach grywasz jeszcze czasem? Nie, to właśnie na cymbałach jakby zostałem posadzony z konieczności, dlatego że właśnie tuż przed moim przyjściem do zespołu podszedł cymbalista, ponieważ ja byłem po szkole muzycznej, to wiedziałem, który dźwięk na tej wielkiej stolnicy ze strunami jest, tylko po prostu musiałem się nauczyć w niego trafiać, a jakoś tam manualnie też nie najgorzej sobie radzę, więc dosyć szybko udało mi się to w miarę. No tak na tygodnie to było można proponować. Książka Zabieg tato jest określana jako thriller polityczny, polityczno-psychologiczny. Szczerze mówiąc, wtedy jak się dowiedziałem, że ty napisałeś tego typu powieść, trochę byłem zdziwiony, bo no, we wcześniejszych twoich publikacjach były zawsze jakieś historie nadprzyrodzone, jakieś strzygi, demony i tego typu rzeczy. Tak się nawet zastanawiałem nad tą książką, jak ona będzie wyglądać, ale jeśli Państwo nie czytaliście, to niech Was nie zwiedzie ta polityka, bo tam ona jest tłem, tak naprawdę fabuła jest znacznie ciekawsza niż polskie życie polityczne. A tym polityką się tam jednak mimo wszystko sporo obrywa. Jest taki poseł Zdzisław, tak? Skowron? Zdzisław? Chyba tak. Skowron w każdym razie, który jest jednym z tych posłów, którzy na przełomie lat 80. i 90. uchwalali właśnie to prawo, te amnestie. No i nie bardzo się tam też poczuwa do winy, dopiero główny bohater mu to w sposób dość obsesowy uświadamia. Zawsze się chciałem zapytać, czy ten poseł literacki ma jakiś swój pierwowzór? Nie, w ogóle tak ogólnie rzecz ujmując, ostatnio się zastanawiałem, czy w ogóle jakaś postać ma taki prawdziwy, realny pierwowzór. No to jest jeden
staram się nikogo nie wkładać w każdy moich powieści, staram się moich bohaterów kreować od początku do końca. Tu chciałbym jeszcze właśnie dodać, jeśli chodzi o to, jak pan słusznie stwierdziłeś, te określenia, które padają na temat tej książki, są trafne, bo to jest taki mit gatunkowy, ale bardzo też duży nacisk jest położony na warstwę obyczajową tej książki. I tutaj właśnie też do pani mówię, że jeżeli się panie boją tytułu, to wydaje mi się, że niepotrzebnie, bo właśnie wiele osób mówi, że ta warstwa obyczajowa, ta przyjaźń, która się rodzi między bohaterami, i potem to jak się to wszystko potem dalej rozwija, to też było dla mnie ważne i wydaje mi się, że to jest taki element tej książki, bez której ona nie byłaby tak. No też tak może momentami właśnie uderzająca, czy wstrząsająca też dla czytelników, gdyby tej podbudowy obyczajowej, tego, co dosyć mocno nie zarysował. Także proszę się nie bać, tam nikt, żaden ojciec nie zabija swojego dziecka, tylko palce ucinają. No ale to jest fantazja autora, poza tym. To wszystko ma jakiś sens i wydaje mi się, że gdzieś tam na koniec się wyjaśnia, dlaczego tak to wszystko wyglądało. W tej powieści Zamienię tato zdrowo obrywają politycy, jakoś już to powiedzieli, ale też porządnie dokładasz też dziennikarzom. Jak oceniasz kondycję polskich mediów? I teraz mam zastrzeżenie, na sali są dziennikarze, także... To było jedno z pierwszych pytań, które dostałem po premierze, właśnie mówiąc jeszcze dobrze pamiętam w Rzeszowie i właśnie jedno z pytań dotyczyło tego, że dlaczego tak dziennikarze dostali. To znaczy właściwie chyba nie dziennikarze, pewnie... Przedstawiciel, tak, to jest jakiś taki reprezentant. Dlaczego tak jest? Wystarczy włączyć kanał informacyjny, kiedy czasami się rozgrywają... Wiesz, to zależy który. Zależy który. Chociaż teraz to już trochę. Zależy który, ale którego by się nie włączyło, nawet w dzisiejszych czasach, po kolejnym przemianie ustrojowym. Jednak ci dziennikarze czasami na przykład dzieją się w kraju bardzo ważne rzeczy, a tam jednym z głównych newsów jest to, że gdzieś tam w Singapurze się drzewo przewróciło i tam spadło na samochody. Już nie mówiąc o tym, że często jest tak, że właśnie ta pokoń zasensacją, właśnie tu jest, ja myślę, że mogę to znać, właśnie pokoń za sensacją, te rzeczy, które dziennikarze często siebie bardziej kreuje niż przekazuje informacje, więc to się zdarza i to widać. Często, zresztą to ja się trochę nie dziwię, bo to pewnie ktoś, kto pracuje w takim zawodzie, to wypośrodkowanie tego, żeby samemu nie próbować stać się główną gwiazdą wywiadu, no jest trudne, albo jakieś relacjonowanie wydarzeń. Często są tak, no, czasami mi się zdarza oglądać kanał informacyjny, powiedzmy, gdzieś tam co się objawia, gdzieś tam sobie leci w tle. Jest jakiś korespondent, który naprawdę z jakichś mało istotnych rzeczy, ale taki, która może być chyba w założeniu chwytliwa, wchodzi co pół godziny, mówi to samo, z takimi emocjami, tak się bardzo ekscytuje tym wszystkim, macha rękami. Także to trochę jest to denerwujące, ale wydaje mi się, że ktoś, kto czyta tego typu książki, wszystko jest zamienię tato, czy nie zamienię tato, to może też w pewien sposób, jeżeli do tego w odpowiedni sposób podejdzie, jakby potraktować to jako swego rodzaju wskazówkę, że może ktoś nawet nie wie, że się
dziennikarze, wszyscy pewnie, również ci, którzy są na sali, zauważyli, że on opisuje rzeczywistość i w pewien sposób też, nie wiem jak to nazwać, żeby to za bardzo uczono, nie brzmiało, ale jakoś tam, nie wiem, czy zwracać się uwagę na niewinne dociągnięcia władz, czy czasami też edukować, informować. No i wydaje mi się, że autorzy książek, jeżeli poważnie podchodzą do tego, czym się zajmują, też w taki sposób do tego powinni podchodzić. Być może jest tak, dlatego że po prostu ludzie oczekują ciągle dostarczania nowych newsów, które tam ociekają krwią i są sensacyjne i tak dalej. A telewizje, które sobie płyną powoli własnym rytmem, no, są raczej niżowymi kanałami. Jestem przekonany, że jeżeli ja jako autor poszedłbym właśnie taką ścieżką i zaczął wzorować się na niektórych autorach, którzy po pierwsze piszą bardzo dużo, po drugie piszą bardzo krwawo, po trzecie, jeżeli występuje jakaś scena, to im bardziej jest brutalna, tym jest lepiej. Więc to jest wybór każdego medium, każdego autora i wydaje mi się, że niech po prostu każdy w pewien sposób robi to, co uważa za stosowne. Ja uważam za stosowne, żeby nad każdą książką pracować i dosyć tak intensywnie, mocno i czasami niestety długo. Ale mam przynajmniej satysfakcję i takie poczucie, że nie tłukę po prostu od sztuki, że po prostu, no, bo jest taka zasada, że jeżeli ktoś wydaje dużo, no to wydawcy chętnie go promują, bo to się jest taka trochę samonakręcająca się maszyna, bo co chwila jest nowy tytuł się pojawia, no, w tej chwili do niektórych oczywiście to będzie taki delikatny żart, ale właśnie to gdzieś wyczytałem, że jeszcze niedawno się niektórych autorów domowało, że uwaga, pierwsza książka autora w tym roku, a teraz już za chwilę dojdziemy do tego, że będzie promocja tytułem pierwsza książka autora w tym miesiącu. Także to oczywiście, że można pisać szybko, ale nie o to chodzi w moim przekonaniu. Ja wiem, że zajmuję się literaturą popularną i może komuś się wydaje, że to są książki takie jak ja podchodzę, nie wiem, że jestem leniwy po prostu i do tego piszę wolno, ale po prostu staram się, żeby czytelnicy byli usatysfakcjonowani tym, że moja książka się pojawiła i jest na pewnym poziomie i nawiązuję do Wiktora Zborowskiego, nie wiadomo, co będzie dalej. Powiedź zamienię tato, której głównym bohaterem jest emerytowany policjant Zdzisław Mokryna, który jest nie tylko policjantem, ale pracownikiem Biura Spraw Wewnętrznych, czyli jak to napisałeś w tej drugiej części takiej policji, tak? do rozwiązywania tych problemów wewnętrznych, które się pojawiają w tej formacji. Ale to właściwie znaczy tak, że tenże Zdzisław Mokryna, no właściwie rezygnuje z fajnie zapowiadającego się związku w imię przyjaźni, tak? Nie szkoda ci było rozwalać takiej fajnej miłości? Ja często mówię o tym, że zdarza mi się, pisząc książkę, nie wiedzieć, co będzie dalej. Po prostu idę za moimi bohaterami i zastanawiam się, co tak jak traktuję to jak swego rodzaju historię, w której uczestniczę i którą komuś opisuję, ci bohaterowie żyją własnym życiem. I czasami jest tak, że wydaje mi się, że nie powinienem im rujnować procesu decyzyjnego. Po prostu ten mój bohater tak wygląda. Wydaje mi się, że to było też takie dopełnienie tego, co działo się wcześniej na kartach tej powieści. Oczywiście, że tego typu głosów było bardzo wiele. Zresztą też podobnie jak jeśli chodzi o zakończenie domu na wyrębach, no, zdarzało mi się naprawdę wielkie wyrzuty. Czytelnicy do mnie tam wręcz kierowali
No sprytne z jawy, jawy jadę, ale jawy dlaczego, to jadę w morzu. No ale te książki właśnie są, czasami zakończenia też są, to czasami te ostatnie karty, powieści są też po to. I to jest też dla mnie ogromnie takie pozytywne i bardzo satysfakcjonujące, jeżeli czytelnicy właśnie, tak jak ty to przed chwilą powiedziałeś, że nie szkoda by ci było, czy może inaczej można właśnie, ale to świadczy o tym, że przeczytałeś książkę i się nad tym zastanawiałeś, i też tak czytelnicy moi często właśnie piszą, że jak czytają moją książkę, to potem przez kilkanaście dni muszę ją sobie gdzieś tam przetrawić, poukładać w głowie, jakoś się z pewnymi rzeczami pogodzić, z niektórymi się nie zgadzać. No, ale to świadczy o tym, że książka ich w ten sposób poruszyła, że jakoś tam dotknęła jakiejś czułej struny. A o to chyba w pisaniu nie chodzi. No, wielką porażką tak naprawdę autora wydaje mi się, jeżeli po prostu czytelnik zamyka książkę, to na półkę bierze następny i leci sobie dalej po formule, ja zawsze też poszukuję w książkach czegoś więcej. Właśnie uwielbiam to, kiedy czytelnicy mówią na przykład, że dopiero jak przeczytałem drugi albo trzeci raz książkę, to jakieś tam treści w pewien sposób dopiero zostały wydobyte dzięki tej kolejnej lekturze na powierzchnię. I to jest fantastyczne, a ja też z drugiej strony, pomimo tego, że oczywiście zależy mi na tym, żeby ta fabuła była w miarę wartka, żeby ta akcja się toczyła nie ślamazarnie, żeby zaskakiwała, ale też zależy na to, żeby jak czytelnik zechce, to sobie podrabię to lepiej, to wtedy tam sobie znajdzie między wersami w tych takich pustych miejscach coś, na czym się będzie mógł zastanowić, coś co go zainspiruje, nie wiem, chociażby do odwiedzenia książki, tak jak w przypadku cyklu Przebudzenia Zmarłego Czasu, to mam naprawdę sporo sygnałów, że czytelnicy po prostu z Barakajano dobrze by się zobaczyć przejść się tymi ścieżkami. Czyli to znaczy, że udało mi się zainspirować do jakiegoś reakcji. Tak samo z rozpoczęciem moim rodzinnym i cyklem Czarny Wygląd. To jest niesamowite. Ale chyba ta turystyka śladami gardy się zrodziła. Tak, to w ogóle tutaj właśnie Państwu powiem o tej osobie, która była inspiracją do postaci Jana Stanisławskiego. Jest taki faktycznie pan na Roztoczu, który prowadzi taką podobną agroturystykę, jak tam, o której piszę. To jest agroturystyka w Guciowie. Tak, w Guciowie. I to jest w ogóle niesamowita historia, bo ja jeszcze przed pisaniem książki, kiedy zbierałem materiał, zapoznawałem się z topografią tych miejsc, bywałem tam często, między innymi zajechałem do niego, żeby mi, jeżeli by mógł, jakąś taką dokładniejszą mapę, może coś by mi opowiedział, no i on w ogóle wziął mnie z jakiegoś śmiecha, bo stwierdził, że to jest, bo potem z kimś rozmawiał ze swoich znajomych i mówił, to musiał być jakiś facet. Od posłyszałem, że tutaj ktoś chce wyciąg narciarski w okolicy otworzyć, więc na pewno zapytywał o to tym kątem, co mi się dobra. Potem wyszła Słoneczna Dolina. Okazało się, że ten pan tam strasznie gardłował, w ogóle krzyczał, że ludzie nie będą przyjeżdżać do niego, bo się wykopali, bo tam jakieś zjawy są opisane, już padnie mu. A to się zdziwił. Padnie mu agroturystyka i potem pojawiła się starzyzna, to już w ogóle był załamany i tam nie wiem, może jakieś kroki takie, może chciał mnie dobyć, może w ciemnym załogu. Ale potem się okazało, że nagle przyjeżdżają autokary, wysypują się z autokarów ludzie, idą do agroturystyki, zamawiają sobie obiad. Niektórzy się przebierają w ubrania inspirowane postaciami moich książek, na przykład za Anielkę się przebierają, za tego mnicha, odtwarzają. Dobrowolski. Tak. To znaczy, to właściwie był ksiądz, ale chodzi w takich szatach mnisi. No i gdzieś tam z odtwarzacza puszczają bicie dzwonów, które ma duże znaczenie.
wtedy ten pan powiedział tak, że no dobrze, już niech sobie ten dan napisze te swoje książki. Także dostałem do wtedy już błogosławieństwo, ponieważ okazało się, że w pewien sposób jest to inspiracja, ale też czytelnicy mi. I to się zdarza bardzo często, że planują wakacje na ostrożu przez to, że chcą zobaczyć zwierzynie, chcą zobaczyć ludzi, chcą zobaczyć słoneczną dolinę, chcą zobaczyć Iżów, Łomysz. To są te miejsca, które bardzo skrupulatnie opisuje i tak jak one w rzeczywistości funkcjonują. Także to jest też niesamowite, że napisało się książkę, ale ta książka ma taki wpływ na kogoś, że sobie na przykład zmienia plany wakacyjne albo planuje wyjazd na przykład do Przemyśla, czy do Zwierzyńca, czy do Lublina, chociażby jeśli chodzi o Rolę do Ręba, to też w Lublinie pisałem tak dosyć, wydaje mi się. No mam nadzieję, że przynajmniej trochę tak jak chciałem, czyli klimatycznie, bo fabuła rozgrywa się w roku 1995. Ja wtedy mieszkałem w Lublinie, nie wiedziałem, wiem jak on wtedy wyglądał. No i opisałem go tak jak był wówczas, teraz jest trochę inny. No ale też czytelnicy, wydaje mi się, że pozytywnie odbierają te wszystkie opisy i te historie, które tam zawarły. Nie miałem się w tym miejscu o to pytać, ale skoro już zrobiłeś taką fajną opowieść, to właśnie wydawało mi się, że zawsze przywiązujesz dużą uwagę do tych szczegółów topograficznych, czyli to się właściwie dzieje w jakimś konkretnym miejscu i tak jak mówisz, mogą przyjechać miłośnicy i zobaczyć, że faktycznie Słoneczna Dolina jest. Natomiast w tym cyklu zamienię tato i zamieszkę tato, to w ogóle z tego zrezygnowałeś, bo główna część akcji dzieje się w miejscowościach, których ciężko by było znaleźć, bo są po prostu nieistniejące miejscowościami tak naprawdę. Tak, już odpowiadam, tylko jeszcze taka dygresja a propos tych takich szczegółów topograficznych. No to jesteśmy w Przemyślu, to łatwiej jest wytłumaczyć na przykładzie. Kończyłem pracę nad książką Przebudzenie z małego czasu druga Gęba. Tam jest taka scena, chyba ostatnia, albo jedna z ostatnich, która się rozgrywa powiedzmy, że przed kościołem Karmelitów. No i główny bohater tam się udaje, idąc tą drogą jakby od domu. I z jakiegoś powodu mi się wydawało, bo tych schodów tam w tych okolicach jest bardzo, bardzo dużo różnych. No i tak myślę sobie, że tam, no i, że są tam schody właśnie, tak idą w lewą stronę i wychodzą tam tuż przed wejściem do kościoła. Ale potem tak już napisałem te drogi, i sobie myślę, kurczę, tam chyba, ja nie jestem pewien, czy tam są schody, tak na 100%. I po prostu rzuciłem tę robotę i pojechałem, no akurat miałem blisko, bo mieszkam w Przemyślu, to już byle temu, jak na roztorze musiałem jechać, żeby sprawdzić, czy w określonym miejscu rozmowy, to było trochę gorzej, bo jest 120 km. Natomiast tutaj sobie pojechałem i faktycznie dobrze, że mnie tknęło, bo tam nie mam schodów, tylko tam jest podjazd. Więc musiałem to zmienić, ale tak, właśnie to są te szczegóły, które opisuję bardzo, bardzo dokładnie, a w przebudzeniu z nowego czasu wydaje mi się, że to jest ktoś, kto przyjeżdża do Przemyśla, to może się czuć mocno zorientowany, bo z pewnych względów niektórych budynków, które są opisywane w jednym z wątków fabuły nie ma, a inne wyglądają tak, jak faktycznie możemy to zobaczyć na co dzień. No i teraz wracając do drugiej części pytania. Taki był mój zamysł, żeby nie napisać, że coś się rozgrywa w określonym mieście powiatowym, bo tak też my po. Książka zamknie mnie tam, i trochę też nie zawiedzie mnie tam, to jest o takich małych społecznościach. Powiedzmy, niewielkie miasta powiatowe, czy większe miasteczka, które nie są powiatowe, one też mają określoną charakterystykę. Coś się wydarza w takim miasteczku, porusza całą społeczność, całe miasto tym żyje przez jakiś czas. Czasami wydaje w bardzo taki sposób pochopne wyroki, czasami nie są
okazać, że podejrzenie pada, czy jakiś wyrok zostaje przez tam ileś tysięcy, kilkanaście tysięcy osób wydawany tak gładko i bez dawania się w szczegóły. I takie moim też było zamysłem, żeby nie, w momencie, kiedy nie wskazywałem konkretnego miasta, to żeby każdy mógł się rozejrzeć wokół i pomyśleć sobie, kurczę, może to jest albo o moim mieście, albo o mieście, które znam, albo może o mnie trochę, że tak łatwo czasami się poddaje takiej opinii ogólnej, a to wcale nie musi tak wyglądać. I dlatego te miasta sobie, te główne miasta, czyli zamiennie dato to jest Ryków, a w niezamiennie dato to są Przemiany. I Ryków jest położony w centralnej Polsce i w okolicach, i to określam dokładnie, miasta wojewódzkiego, czyli nie piszę o nazwie miasta, żeby tu bardziej to wszystko rozwinąć, żeby to mogło mieć bardziej taki szeroki wymiar, zarówno fizyczny, jak i troszeczkę taki bardziej w przenośni, w takim zamyśle, takim bardziej właśnie z tyłu głowy, żeby to było czytelnika. Natomiast niezależnie od tego, zgodziło się na Podlasiu i pada Białystok. No, tam pewne sceny się rozgrywają, ale to też jest tak kontekstowo, tylko jakoś, żeby pomyślałem sobie, że ile mogę pisać o miastach wojewódzkich, za tym ile miast wojewódzkich jest na Podlasie. No, jedno, że no, trzeba było już wskazać dokładnie Białystok, ale Białystok jest tylko jakby tak, no, pojawia się epizodycznie i tak naprawdę tym głównym miejscem akcji są trochę Bieszczady, to jest pierwsza rzecz, a trochę te Przemiany, których w rzeczywistości nie ma, ale które tak naprawdę są wszędzie w całej Polsce. Ale miejscowość w Bieszczadach też wymyśliłeś, bo takiej miejscowości też nie ma. No właśnie to jest ja lubię zaszywać w swoich książkach, to się nazywa Easter Eggs, czyli wielkanocne jajka, czyli takie coś czytelnik, który zna na przykład moje wcześniejsze książki, bo to się to może odnaleźć postać. No to nie złapałeś, poszukałeś. Tak, no to jest taka powieść, która się rozgrywa w Bieszczadach praktycznie cała, chociaż też muszę Państwu powiedzieć, że teraz jest bardzo istotna scena, która się rozgrywa w Przemyślu. Główny bohater mieszka w miejscowości Nowożernica. Ja sobie wymyśliłem właśnie tę tytułową jedną krew, czyli coś w rodzaju trochę wampiryzmu, ale trochę inaczej tego, troszkę związanego z kazirodztwem, troszkę związanego z wierzeniami, które występują w Bieszczadach między innymi. No i ta akcja jednej krwi rozgrywa się w miejscowości Nowa Żernica. No i to jest powieść, która zawiera wątki fantastyczne. Natomiast w końcówce zaginie tamto jest informacja, że główny bohater znalazł dom w Bieszczadach. No i w powieści niezależnie na to okazuje się, że on się sprowadził do wioski o nazwie Nowa Żernica, czyli tej wioski nie ma w rzeczywistości, ale ktoś, kto właśnie czytał jedną krew, znajdzie i to miejsce po cerkwi, i stary cmentarz, w którym tam wychodziły te upiory. Także myślę, że to jest często właśnie czytelnicy bardzo dużo, bardzo zagłębiają. No zresztą też bohater niezależnie na to kupuje ten dom w Bieszczadach od pewnego osobnika, który wykazuje cechy, które sygnały w nowym domu na Wnębach. Takich rzeczy jest sporo. A jest więcej, bo jest na przykład są też półpocy, które znamy z przechodzenia z pewnego czasu. To jest taka właśnie gra zabawa z czytelnikiem, że... Najlepiej się bawić, znając wcześniejsze utwory Stefana Dawida. No, wydaje mi się, że to jest takie satysfakcjonujące dla czytelnika, że nie on gdzieś tam nagle okazuje się, ale zaraz. Ale przecież tu było coś takiego, że jakiś
jacyś tacy bardzo wysocy ludzie jeździli Volkswagenami, Darbusami i tam na przykład sprowadzali jakieś tańskie wywiązki, takie moce, bo dobrze mi przyszedł właśnie z nowych na wyrębach. No i jeżeli spotykają takiego osobnika gdzieś tam na kartach książki, która nie ma wątków fantastycznych, która jest kryminałem, czy grałem, czy jak to tam określić, no to wydaje mi się, że to jest takie oko puszczone do czytelnika i ci, którzy wiedzą, że tam to jest zawarte, to myślę, że tam wtedy się po prostu uśmiechamy na czas kultury. Panie też płynnie przeszliśmy już do niezawet niedawno. Chciałem teraz chwilę z Tobą porozmawiać. Zanim się zapytam o to, dlaczego książka zaczyna się epilogiem, bo dlaczego wymyślili sobie tak, że ta książka się zaczyna? Ja wiem dlaczego, bo ją przeczytałem, ale jak to możemy czytelnikom teraz powiedzieć? Bo mogą być Państwo zaskoczeni, bo otwieracie książkę i patrzycie epilog. Kurczę, coś to źle wyruchowo, czy co? Specjalizuję się w takich rzeczach, w których taki czytelnik jakby świeży, który nie zna moich różnych zabiegów, może myśleć, że to jest jakiś błąd i to też dygresja. Ja też wciąż daję jakieś cytaty, które potem się pojawiają wypowiedziane przez bohaterów właśnie w książce, która się rozgrywa w Przemyślu, w Przemyśle zmarłego czasu. To motto po otworzeniu jest, cytuję, nie udzielisz samego siebie. I czytelnicy, którzy nie mają pojęcia, że to jest po prostu tak, jak my tutaj posłowniemu mówimy, że to jest trochę ta klara wyborcza, to jest potencjalne. Jak to jest możliwe, że tyle liderów w jednym zdaniu i to już jest to, prawda? Dopiero jak on się zagłębi dalej, dana osoba to wtedy wie, jak to wygląda. No, cóż, struktura jest specyficzna, no, struktura też domu na wyrębach na przykład jest taka specyficzna, że tam trochę się przeplatają te epilogi z fabuły, ale jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze od tych epilogów nie zaczynałem książki. No i myślałem sobie, że będzie fajnie zacząć książkę od epilogu. Od pierwszej części, bo to nie jest tak, że z epilogi cała książka jest z epilogiem, tylko epilogi się przeplata. On się przeplata i w pewnym momencie te pozycje zaczynają się zjeżdżać. Epilogi zaczyna się kojarzyć. Tak, jakby dwa wątki fabularne w pewnym momencie zaczynają się ze sobą zazębiać. Chociaż właśnie na początku, jeżeli ktoś przeczyta ten epilog, no to sobie myślałem, no co tam mam, prawda? Przecież ani w tym epilogu nie występuje z Cichomotryna, ani nic nie jest w żaden sposób jakoś skojarzone z Aminietatą. I dopiero kiedy rozpocznie czytanie drugiej części, która się rozgrywa mniej więcej pół roku wcześniej niż to, co zostało opisane na tym epilogu, no to wtedy zaczyna się to wszystko powolutku ze sobą w jakiś sposób łączyć. No i to też jest taka trochę zabawa z czytelnikiem. Właśnie, żeby czytelnik, kiedy ma wszystko na talerzu, kiedy wszystko się rozgrywa od punktu A do punktu Z i tak przewiduje, że to będzie, że nie wiem, to będzie morderstwo, potem będzie śledztwo, potem zabójcy zostanie złapany, wina ograna i koniec kryminału. No ale właśnie ta praca koncepcyjna zabiera dosyć dużo czasu, ale też sprawia mi bardzo dużo takich frajdy. Ja nigdy nie pracuję na podstawie jakiegoś konspektu czy danej, nie tworzę sobie planu. No to przecież ja nie planowałem, że ta książka będzie miała dwie części, bo właśnie może tutaj warto powiedzieć, że gdy nie zamieśliśmy tam, że to jest część pierwsza, została wydana dosłownie tydzień temu, a druga część będzie miała dopiero w październiku tego roku. Ale rozpoczynając pracę nad książką, nie sądziłem, że ona będzie miała dwie części. No ale tak wyszło, tak bohaterowie poprowadzili fabułę, że akurat to jest taki moment, że ta pierwsza część w pewien sposób jest jakąś całością i
mam nadzieję, że te kilka miesięcy, które pozostało w Rzeczpospolitej, każdą przewodnictwo, żeby to oczekiwanie z niecierpliwością ciągu leczony. Ktoś się zapytał na Facebooku, czy trzeba czytać nie zalimię tamto, żeby sięgnąć po nie zalimię tamto. Odpowiedziałeś tam, że niekoniecznie, bo to jest odrębna całość. A mi się wydaje, że jednak chyba warto znać wcześniej zalimię tamto, bo no już na pierwszych kartach pojawiają się, przynajmniej we wspomnieniach, postaci z zalimię tamto. Są takie nawiązania, ale one nie są takie bardzo, to nie jest tak jak pierwsza część przebudzenia z wolnego czasu i druga część przebudzenia z wolnego czasu, że jeżeli ktoś sięgnie po drugą na początku, to zupełnie nie będzie wiedział, no to tak jak oglądać serial taki, który się tam gdzieś każdy odcinek nie jest tak, że się zamyka w całość, tylko po prostu akcja się zawiesza. I ci bohaterowie występują wszyscy w drugim, tam coś się rozegrało. No i wtedy ciężko jest się zorientować, kto jest kim, dlaczego taka akcja, dlaczego są takie wydarzenia. Natomiast w przypadku nie zajęliśmy tamto, to było takie zamierzenie, żeby to były pewne nawiązania, żeby ta osoba, która przeczytała wcześniej za nim nie tamto, żeby ta lektura była bardziej taka kompleksowa, pełna i bardziej satysfakcjonująca. Natomiast jeżeli ktoś zacznie od niezależnie tamto, to pomyśli sobie, że no, tam bohater ma jakiś, na początku opisuje jakieś koszmary, musi śni, ale nie będzie tego, ani nie ma takiej konieczności stuprocentowej, żeby to wiązać z poprzednią książką. No i też tak bardzo dużo się nie straci. Oczywiście to jest na pewno pełniej można tę książkę przyswoić, znając tak jakby pierwszą część tej serii. No ale to był zresztą taki mój zamiar, żeby niekoniecznie, żeby to nie był ciągarz, żeby to była osobna opowieść. Oczywiście bohater jest ten sam i spaja te dwie rzeczy, czyli Zizon Bokryna, czyli emerytowany oficer policji, a właściwie biuro spraw wewnętrznych policji. I tak jak tam się odbywało z polityką, o czym przed chwilą mówiliśmy, tak tutaj troszkę się policji dostaje, nawet bardziej niż troszkę, a powiedziałem, że jeszcze się dostanie. Jak Państwo będziecie czytać, to z pewnością wyłowicie te odniesienia do historii związanych z policją, o których się w ostatnich latach słyszeliśmy. Czyli mamy na przykład, oczywiście w dialogu to występuje, nawiązanie do wypadku z panią premier, która gdzieś tam pod oświęcimiem, czy w oświęcimie miała Nie zdradza, ale te historie takie policyjne, jak właśnie na przykład historia z radiowozem, gdy tam biorą te młode dziewczyny, policjanci, jacyś i się rozwalają na drzewie. Z pewnym atrybutem, nie zdradzę jakim, ale atrybutem policyjnym przedmiotem, który gra bardzo ważną rolę, kluczową właśnie w tej powieści. Czyli tak tam się rozprawiać trochę z nieudacznictwem polityków, tak tutaj troszkę dokładasz policji. Pomijając to już, że no, jeden z oficerów to bardzo antypatyczny człowiek jest i chyba coś będzie na rzeczy z nim w drugiej części, jeśli chodzi o winę. No właśnie chciałbym zaznaczyć, że to nie ja dokładam, tylko bohater w mojej książce, który jest też policjantem, czy emerytowany, więc on dokłada w taki sposób swoim kolegom, ale to jest tak, jak wcześniej rozmawialiśmy z dziennikarzem w zamianie tamto, no to tutaj jest też zwrócenie uwagi na pewne rzeczy. Przecież nie każdy policjant, właściwie większość policjantów, tak samo jak większość dziennikarzy jest jakby zaangażowana w pracę, robi wszystko, żeby tę pracę wykonywać jak najlepiej, ale oczywiście znajduje się, zresztą w każdym zawodzie, jakieś tam jednostki czy patologie,
wspominam, też nie, to nie jest spoiler, ale wspominam o tym, że jest taki system, który wchodzi, który może wkrywać treści w telefony albo na przykład posłuchiwać na bieżąco przez całą dobę, czy nawet uruchamiać kamerę. No przecież to mieliśmy w ostatnim czasie, to po prostu tym żyliśmy i... Mamy teraz dalsze ciągu tego. Tak, no to już... Komisja śledcza do telewodania. Się to wszystko rozkręca. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli policjant tak samo, to zależy jeszcze też od podejścia. Jeżeli tak samo jak w przypadku pierwszej książki dziennikarz przeczyta i tam się zastanowi i pomyśli sobie, kurczę, no są czarnowce w moim zawodzie. No i to tutaj jest podobnie, ale też w jakiś sposób staram się wyczulić na pewne wydarzenia, też w pewien sposób dać sygnał, że one nie są takie, że po prostu się wydarzają i koniec. I na przykład policjanci zamontowani na komendzie we Wrocławiu Stachowiaka, no to dobra, zamontowali, dostali tam jakiś wyrok, wylecieli z policji. To nie jest tak, że my możemy o takich rzeczy zapominać. My powinniśmy o tym pamiętać, żeby się więcej takie rzeczy nie zdarzały, bo to są też książki. Jeżeli książka polega na tym, że po prostu czytamy sobie o policjancie, który jest po prostu wspaniały i właściwie polskie na przykład wcielenie Jamesa Bonda i wszystko potrafi i każdego pokona i jest najmądrzejszy, najlepszy, no to dobra, są takie książki, ale to też ja nie jestem od tego, żeby moim bohaterom gloryfikować. No, moi bohaterowie właściwie chyba wszyscy mają jakieś swoje wady, niektórzy nawet fizyczne, tak jak w Czarnym Wygonie, tam też powstałe z jakichś względów, które mamy swoje uzasadnienie, więc nie chciałbym się też, jeżeli nawet literatura należy do gatunku tego tak zwanego literatury popularnej, no to nie chciałbym, żeby to było tak po prostu no to jest tak jak, nie wiem, jakaś tam telenowela, to sobie przeczytam sobie szybko. To właśnie, żeby coś tam zostało, żeby w takich zwykłych zjadaczach chleba się zapaliła jakaś tam lampka ostrzegawcza, na pewno, żeby przeczytać sobie uwagę, a na przykład w osobach, które w pewien sposób, które cię jak określiłeś, dostaje, czyli w niektórych dziennikarzach, w których funkcjonariuszach publicznych, czy to są sędziowie, prokuratorzy, czy policjanci, czy strażnicy miejscy, jak było to też o strażnikach miejskich pisałem w zamienie tato, tak trochę kontekstowo, czy o posłach. Żeby każdy miał poczucie, że to nie jest tak, że autor po sobie siedzi i zamknie się w czterech ścianach, wymyśla fabułę i nie interesuje go świat, który nas otacza. To jednak czasami może znaleźć swoje rozwiązanie. I ta pamiątka zostanie już w tej książce na zawsze. Tam ta historia, jeśli dobrze pamiętam, ze Szczecina, o której tam wspominam, to też się wydarzyło naprawdę. Nie powinni dziennikarze mają misję, żeby ujawnić nieprawidłowości, nie wiem, władzy. No, wydaje mi się, że autorzy książek, pisarze również mają swego rodzaju misję do wypełnienia. A jeżeli się tak prześlizgują i przechodzą do jakby udają, że ich rzeczywistość nie dotyczy, że najważniejsze jest fabuła i resztę, to niech się tam toczy jak chce. No to mają takie prawo, ale ja bym tam nie chciał i staram się też to rozwiercywiać w fabule moich książek. Ja mam takie wrażenie, że główny bohater, czy Zdzisław Czekina, troszkę byś się już podstarzał, bo czasami traci swój taki instynkt śledczego, co jest też powodem różnych fajnych i fabularnych historii rozwiązań. No, postarzał się, to jest tylko 2 lata nasze pewnie, także jest... Już naprawdę w podejściu wieku człowiekiem, właśnie w tym roku, w którym się rozgrywa fabuła, czyli w 2019, będzie kończył 50 lat. Także akurat
Jak zaczynałem te historie, to było ode mnie starsze, a teraz jest młodsze. To jest ciekawa historia. On nie chce w tej historii uczestniczyć. On tak samo nie chce uczestniczyć za mnie, nie tamto. On po prostu znajduje się, przecież on nie chciał, żeby to co się wydarzyło, co go skłoniło do wyjazdu, do Pyszczenia, żeby, no przecież to była tragedia jego rodziny. To jest na pierwszych stronach, nic nie zdarza, wydaje mi się takiego. Natomiast on jest taki ktoś ostatnio udzielałem takiego wywiadu, to się niedługo ukaże na portalu, mówił czytać i właśnie było takie pytanie, czy właśnie ten, czy ja jakieś nawiązania tutaj bardziej lub mniej świadomie do westernów, do rewolwerowców, do bohaterów, którzy walczą z sprawiedliwość, czy miałem gdzieś tam z tyłu głowy tego typu zamiar. To było takie ciekawe pytanie, bo ja jestem fanem westernów, a w ogóle, że mi to było duchowo, że ktoś może w ten sposób to odpowiadać. Nie wiem, bohater jest, on się tam nie umywa do jakiegoś szeryfa na Dzikim Zachodzie. On ma swoje wady, on właśnie czasami przegapia jakieś wątki, czasami ma ochotę to wszystko rzucić i wyjechać ze Wszczady, ale też jest te jego dylematy, te jego wybory. No chciałem, żeby czytelnik wiedział, że one nie są łatwe, że on po prostu nie mówi, dobra, ja to z wami wszystkim zrobię porządek. Mówi, ja tego nie chcę, dajcie mi święty spokój, ale kiedy widzi, że coś jest nie tak, kiedy widzi, że na przykład jego kolega z dzieciństwa gdzieś tam dotknęło go coś i gdyby właśnie nie jego losy policyjny, to być może to wszystko by się zamknęło i już tematy by było, ale jego jest coś takiego, co go od środka tam gdzieś drąży, co gdzieś tam wbija szpilki w wątrobę, nie wiem jak to powiedzieć, no ale w każdym razie on by chciał tam. Zresztą jest taki moment, że on po prostu mówi, dobra, ale ja wolę sprzątać cmentarz w Nowej Żelnicy, dajcie mi święty spokój, ale potem nawet myśli, kurczę, no ale jak nie ja, to kto? No i po prostu się potem jakoś tam inaczej ta fabuła toczy. Także to nie jest tak, że on jest świadomy jakimś bohaterem, który będzie walczył z przeciwnościami, czy właśnie z kolegami, tak jakby, których nie znam, ale ze służby. No więc to tak to wygląda i tak go wykreowali. No i on po prostu wpadł trochę w jak się da w domu, to ale też musi sobie tam w jakiś sposób radzić. Ale nawet jeśli chodzi o takie decyzje życiowe dotyczące jego, to on zrobił się taki jakiś bardziej niezdecydowany. Mnie też nie chcę zdradzać, o co chodzi, ale jest jedna ważna, kluczowa decyzja, jaką podejmuje decyzję. Tak, później ją odwołuje, właściwie w momencie, że nie powinien tego robić. Później znowu podejmuje decyzję, odwołuje. Tak, i tak robi dokładnie to, czego szeryf będzie pracował nie zrobił. Szeryf ustanawia, że rusza w pościg za jakimś złoczyńcą, to dopóki go gdzieś tam w jakimś pojedynku na środku miasteczka nie zmównie z powierzchni ziemi, to się po pierwsze w filmie nie kończy, a po drugie szeryf nie zaznaje spokoju. No to jest trochę inaczej. No właśnie, staram się, żeby ci bohaterowie mieli takie różne dylematy. To nie są dylematy jakieś takie wiadomo, jakie można, ale takie codzienne, które mogłyby dotyczyć się chyba każdego z nas. Natomiast końcówka, myślę, że jest świadomie przez ciebie wykreowana, bo znowu się tą cechą, o której mówiłem, odznacza. To znaczy, robi coś wbrew podjętej przez siebie decyzji, ale ona chyba jest świadomie przez ciebie użyta, bo będzie nasza część. No tak się poskładało, że tych wątków jest sporo, które zostały zawieszone. To jest po prostu kilka tych takich klasycznych cliffhangerów, które sprawiają, że to jest, że te dwie książki, pierwsza i druga część, to będzie tak jak serial dwuodcinkowy. Ja daję przykład w takich sytuacjach samego siebie poszedłem do kina na
na Władcy Pierścieni. Ja wcześniej nie czytałem książki. No i film trwa i na koniec pierwszego odcinka oni wyruszają w drogę. No to ja się wygodniej rozsiadam w fotelu, a to na miejscu końcowe. No to super, teraz 3 lata, czy to nie będzie trzeba czekać. No 3 lata akurat w tym roku nie będzie trzeba czekać, więc... Ale to jest... Dokładnie takie samo uczucie towarzyszyło, kiedy zamykałem ostatnią stronę książki, bo rzeczywiście jest to zdecydowany sposób, no, mistrzowski. Dobrze, czyli rozumiem, że dajesz słowo w obliczu tylu osób, że nie będzie trzeba czekać na ten kolor. To znaczy ja mówię o planach, natomiast wiem, że ja wystarczy, że pójdę, ja się przejechać na rowerze i kiedyś złamię rękę i już o tym kłopot. Także zarzekać się nie będę, nigdy nie jest pewien, co się wydarzy. Ale to jest tak, że jestem w tej chwili w takim momencie fachowym, że już w zasadzie dokładnie wiem, co będzie dalej. I tutaj był jakby wybór, czy tę książkę jeszcze powiedzmy wydłużyć o 50 stron i tak dosyć szybko, i wydaje mi się, że chaotycznie trochę zakończyć, żeby to była jedna całość. Czy dać jeszcze czytelnikom drugi tom, który będzie pewnie zbliżony objętością do pierwszego? Bo naprawdę wymyśliłem dla bohatera jeszcze sporo rozdziałania i nie chciałem, żeby on po prostu przeleciał przez to jak tornado na 30 stronach. Jeszcze to jest tak, jakbyśmy byli w połowie filmu w tej chwili. Ale to no, tak się złożyło, tam jest pewien taki zwrot akcji, który powinien się rozegrać tak w moim założeniu dużo wcześniej, a rozegrał się później, więc to wszystko, żeby było zamknięte całością, musi być w 2 tomach. No ale też z drugiej strony wiem też, że są czytelnicy na pewno, którzy poczekają sobie i sobie przeczytają pierwszy i drugi tom jakby za jednym zamachem, przysiadając na raz. Ale też wiem, że są czytelnicy, którzy czekają na moje książki i chciałem też dać im wybór, że tak powiem, czy sobie zapoznają się z tym pierwszym tomem wcześniej, czy tego sobie czytają na październiku. Teraz tak mi wpadło do głowy, że akcja kończy się bodajże w październiku 2019 roku, tak? A w powieści też nie mówię z czyich ust, ani w jakich okolicznościach, także proszę na mnie krzyczeć, ale w powieści pada takie zdanie, że coś tam zrobię, chyba że spadłaby na nas jakaś nagła epidemia albo wojna. No tak, to jest faktycznie to nie było przypadkowe zdanie. To jest właśnie z tym planowaniem. Ja nie mogę się zarzekać, że tam 1000% ciężko będzie w godzinie, wydaje się, że będzie. Ale tam faktycznie ma na taki moment, że to wręcz i to faktycznie w ogóle to fabuła, żadna tajemnica się rozgrywa właśnie. Jeden wątek się rozgrywa w październiku 2019, a drugi się rozgrywa od lutego, no w tej chwili do października. No i rzeczywiście to jest tak, że myśmy wtedy, bo to jest właśnie takie to zdanie jest specjalnie wkrącone i jest ono totalnie abstrakcyjne. Myśmy w tym czasie właśnie i to też miałem nadzieję, że... To jest takie zdanie jak to, że ktoś tam miał przyjechać zawodnicę w ciąży na pasach. Tak, zostanie prezydentem, tak. No i to wiadomo, że to człowiek sobie planuje, a potem się zdaje, że wszystko wychodzi. No właśnie miałem nadzieję, że uważni czytelnicy właśnie wyłapią to jedno takie wtrącone zdanie, tak trochę mimochodem, że i też wyciągnąć z tego wniosku, żeby tak nie być takim pewnym, co będzie za 3 miesiące na przykład. To różnie może. Tam chyba nawet też wspomniałem, że wojna albo epidemia, coś takiego. Też w 2001 toczyły się tam już na terenie Ukrainy. Wiadomo, rzeczy, które były de facto wojną, ale nie były wojną. Nie było tego totalnej wojny. No i z drugiej strony też pamiętam, że jak pisaliśmy z Magdą Kudziewicz naszą chyba drugą książkę. Cmanowski chłód.
książkę, która rozgrywa się na przykład w Polsce w 2020 roku. I nie ma wzmianki o epidemii, wszyscy sobie chodzą po ulicach, szkoły normalnie pracują i tak dalej. No to by sobie ktoś pomyślał, że po prostu leciałem, że on nie wie, co się na świecie dzieje. I to jest. I tam myśmy też, to w ostatnich scenach, tak tylko kontekstowo, tylko wspomnieliśmy, bo tam chyba ta scena się rozgrywa, jeśli dobrze pamiętam, w lutym 2020 roku. I to było tam akurat ten lutym, to był taki, że się zaczęły pierwsze takie poważne perturbacje i te zakażenia w Chinach. No, to u nas to przyszło dosłownie miesiąc później. No ale też ja byłem za tym, żeby o tym wspomnieć i no, nie było między nami sporo, ale w końcu ze trzy głosy się takie pojawiły, że to jest książka, że to jest książka taka no, trochę rozrywkowa, trochę kryminał. Po co wspominać o tym, co było w rzeczywistości. No? No, można wspominać, można nie wspominać, no, ale wydaje mi się, że jeżeli coś takiego się dzieje spektakularnego, no to ciężko. W życiu Zdzisława Mokryny pojawia się kolejna kobieta, chociaż na razie nie do końca jest powiedziane, czy coś z tego będzie, jak to się mówi. No właśnie, będzie coś czytać. Ja przecież nie mogę takiej rzeczy zdarzyć, ale to też te fragmenty, w których opisuje taką wczesną młodość, a właściwie dzieciństwo. Też mi się tak z przyjemnością pisało, bo tam takie właśnie przyjaźnie z takich czasów, kiedy się gdzieś tam wyjeżdżało do rodziny, albo kiedy do naszej miejscowości przyjeżdżał ktoś na wakacje, no to były takie które się mocno pamięta i no myślę, że to jest kolejny taki wątek, z którym on tak przypadkiem wraca do pewnych rzeczy, które były w przyszłości. Zresztą to nie jest jedyny wątek, który tego dotyczy. No, tak jak mówię, nie mogę nic powiedzieć na temat więcej, ale faktycznie zresztą to jego śledztwo jest w pewien sposób związane ze spotkaniem tej osoby. No ale to oczywiście i jemu się martwa historia i tej jego byłej i już teraz znowu obecnej znajomej, więc tak jak napisałem, jeszcze sporo przed bohaterami w tym historii. Cała ogólna historia opisana w tej książce to jest jakby wynika z przeszłości tych ludzi, czyli oni gdzieś już się wcześniej zetknęli i doświadczają wspólnie tragicznych wydarzeń, z którymi musimy sobie wszyscy poradzić jakoś. No ten los ich ze sobą zetknął po latach i wiesz, nikt akurat mówimy o trójce bohaterów, którzy się tam znają z dzieciństwa i na pewno nikt z nich nie chciałby, żeby te rzeczy się przytrafiły, no ale jak się przytrafiają, no to trzeba sobie z nimi jakoś radzić. No dobrze, skoro rozmawiamy w Przemyślu, naszym, twoim również rodzinnym mieście, to co z cyklem przemyskim, co z przebudzeniem z mojego czasu? No w rodzinnym nie. Teraz już rodzin. No powiedzmy, że z rodziny, znaczy powiedzmy tak, z wyboru. No zresztą już to myślę, bo mieszkam, nie wiem czy nie najdłużej. No to jakoś albo połowę czasu, który spędziłem na ziemi, to już jest ta połowa związana z Przemyślem. No, jest taki plan, że ta książka wyjdzie, no tak raczej na pewno w pierwszej połowie przyszłego roku. No, kończę pracę nad tym cyklem, nad drugą częścią Nie zawiedzie mnie na to i siadam do trzeciej części
Dlatego to nie jest mój wybór. Tak jakby nie było to jakby świadomie, ja tego nie przeciągnął na siłę. Tylko tutaj akurat wchodzimy w kwestie wydawnicze, kwestie licencji na poprzednie domy. To tutaj akurat wygasła chwilę temu, co do drugiej, no to tam będziemy dochodzić do porozumienia z wydawcą i tak naprawdę ta książka dopiero teraz będzie się mogła ukazać, bo wcześniej by to nie miało sensu. Bo prawdopodobnie trzeci dom również wyda Czarna Owca. I jak ja sobie i Czarna Owca pewnie chciałbym, to jest ta dobra tej historii. Tak jakby, żeby ona była lepiej i ta dobra, mam nadzieję, że myślę, że dzięki temu ona dotrze do większej liczby czytelników. Także to wynika z takich obiektywnych faktów, na które nie bardzo miałem wpływ. Ale myślę, że to będzie z pożytkiem dla tej całej opowieści przemyskiej. No i oczywiście dla głównego bohatera też już tego szykowałem sporo atrakcji. Myślę, że trzeci tom będzie taki. No, nie będę może zapraszał. Mam nadzieję, że będzie się do mocno. Z tym mocnym akcentem przechodzimy do rundy pytań od Państwa. Proszę bardzo, na pewno wielu z Państwa chce zadać pytanie Stefanowi Gardzie. Skoro Państwo tu przyszliście, to pewnie tych pytań się gdzieś tam kłębi mnóstwo. Czas dla Państwa. Natomiast też wiem, że są
Ale z kolei nie wyraźnie powiedziałem, powiedziałem tylko kontakt dlatego, żeby jakiś był taki w tej rozmowie coś ciekawego. No, tak naprawdę mówię, że piszę zawsze 2000 słów, niezależnie od tego, czy jest akurat w podróży w Australii, czy gdzieś. No po prostu to jest jego taki rytuał i w ten sposób pracuję. No, ja sobie nie wyobrażam takie formuły pracy, dlatego że no niestety, ale czasami jest tak, że trzeba się zastanowić nad tym, co będzie dalej. Czasami taki proces podejmowania na decyzji trwa dzień, czasami trwa miesiąc, a czasami trwa kilka miesięcy. Na przykład w domu na Węgrzech w pierwszym tomie był taki moment, kiedy właśnie musiałem już w pewnym momencie, to był taki jak na rozwijaniu torów kolejowych, że jedzie lokomotywa, że albo skręci w lewo, albo skręci w prawo. I ja byłem w takim momencie i zaciągnąłem hamulec i musiałem zdecydować, czy jechać w lewo, czy w prawo. I pamiętam, że to mi bardzo dużo czasu zajęło, ale cieszę się, bo w moim przekonaniu podjąłem dobrą decyzję. I niestety, ale to jest tak, że jeżeli pisałbym określoną liczbę znaków, to by się to wiązało z tym, że czasami musiałbym iść na kompromisy, jeśli chodzi o jakość tekstu. Różnie jest. Czasami człowiek jest chory, czasami źle się czuje, czasami jakaś informacja na dopada, która go, nie wiem, drąguje, albo wręcz przeciwnie, jakąś ekscytację powoduje. Więc tutaj fabuła musi być spójna i jakby nastrój autora nie powinien mieć odzwierciedlenia, na przykład taka, że 2000 słów napiszę, nie wiem, w euforii, a następnego dnia, nie wiem, skręcę wody albo coś takiego, no to napiszę i to będzie gorsze, ale tylko napiszę dlatego, że musiałem napisać. Ja uważam, że zresztą mam taki też charakter pracy, że mi się nie zdarzyło. Mogę Państwu powiedzieć, że raz mi się zdarzyło napisać, to nie wiem, może było z półtorej strony przy winie i dobrze mi się pisało, super. Natomiast ekranem starałem się pisać. Co? No i to się wynika. Ale to była największa partia tekstu, którą wyrzuciłem. Także po prostu szkoda mi czasu na to, żeby pisać, nie wiem, właśnie ten, na przykład napisać przez 5 dni 10 tysięcy słów, a potem stwierdzić, nie, no to pisałem, byłem trochę w kiepskiej formie, albo coś tam miałem z tyłu głowy, i to jest słabo. No to straciłem 5 dni, a ja wolę te 5 dni przeznaczyć na to, żeby rozważać różne możliwe modele fabuły. Dopiero po 5 dniach, a pisać tak, jak to ma wyglądać. Już potem do tego nie wracać z takim przeświadczeniem, z poczuciem niesmaku albo złości na siebie, że coś tam spartoliłem. Ja chciałem dopytać, jeżeli można. To wynika z tego pytania pierwszego. Tak, tak. Jak to u Pana jest? Czy to są jakieś dłuższe wakacje? O całkowitego niemyślenia o bohaterach, nie pisanej książki. Zobaczymy, kiedy mi przyjdzie na głowę. Coś takiego jest, czy to jest taka... Czuje Pan, że powinien Pan codziennie, czy tam co drugi dzień? Jest coś takiego, że robię sobie wakacje do pisania, albo właśnie z taką premedytacją. Nie piszę, ponieważ mam taką jakąś zagwozdkę, którą muszę rozstrzygnąć. Natomiast jeśli chodzi o myślenie o książce, o fabule, o bohaterach, to takie są opinie i ja się do nich przychylam, niektórzy podobno autorzy tak mają, że jeśli chodzi o tego typu rzeczy, to nigdy nie mam wakacji. Także gdzieś tam właśnie to jest też tak cechą wolnego zawodu, że czasami jeżeli wykonuje się jakąś pracę, no powiedzmy, nie wiem, obojętnie nie chcę wymienić, ale jest taka, że idzie się na przykład, nie wiem, do biura, czy do sklepu, do pracy, czy nie wiem, do jakiegoś, no nie chcę wymienić, bo to wiadomo, patrzę po lewej pracy na etacie. Często są takie prace, że nie jest tam, że się zamyka ze sobą i ma się wolne do następnego dnia, ale w przypadku, no, akurat w moim, no to
sam, że nawet jeśli nie piszę, to cały czas mogę powiedzieć, pracuję gdzieś tam, myślę o tym, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I, no, to jest, jakby nie jestem w stanie tego uciec, nie mam wolnego od bycia pisarza. To znaczy, jeśli chodzi o ekranizację, to ja już podpisałem dwie umowy na ekranizację. Akurat chodzi o Donta Werenda i chodzi o tego samego producenta. Natomiast w tej chwili ta umowa obowiązuje. Ja dostałem taki wstępny zarys z takim treatment, czy jak to się tam po filmowemu nazywa. To mi się bardzo podobało. Ktoś naprawdę masę spędził czasu na tym, żeby to dobrze opisać, ale co z tym będzie dalej, jak to się potoczy, to jest jakby nie... Nawet jest coś takiego, że pyta się do producenta, może ja bym chciał brać udział w powstawaniu scenariusza, a może jakiegoś aktora widział w takiej roli. No ale ja wtedy mówię, nie, ja jestem od pisania książek. Ja się przynajmniej taką nadzieję, trochę na tym znam. Natomiast jeśli chodzi o pisanie scenariuszy, to niech pisze scenariusz profesjonalista, niech on stwierdza, kto będzie w danej roli najlepszy, a nie ja. Po prostu... To znaczy ja... Raz było tak, że mi się to co za pierwszym razem, po podpisaniu pierwszej umowy, było tak, że tak zmasakrował człowiek, który podchodził do tematu na WM-a, że ja myślałem, że w ogóle nie wiem, co w tej książce chodzi. On z tego mojego bohatera zrobił jakiegoś takiego babiarza, który po prostu mapa za kobietami. No to przecież i tak on chciał zrobić jakąś taką trochę komedię romantyczną z tego, jakieś takie cudne bianki. Ja to po prostu napisałem, że to kompletnie nie o to chodzi, ale ja nie mam możliwości, jeżeli by się upadli, no to ja po prostu oddaję prawo do ekranizacji, ja nie mogę z tego zrobić. Nie wiem, no, jakiś bollywoodzki taki tańcujący, śpiewający film. Także to jest... Też to jest tak, że ja tego typu rzeczy, ekranizacja ewentualna moich książek traktuję i traktowałbym jako coś w rodzaju takiego, nie wiem, mam nadzieję, że bonusu. W sensie takim, no oczywiście mogą stanąć się pozytywny niż negatywny, bo są takie ekranizacje, że autorzy naprawdę sobie włosy z głowy robią, jak tam czytają na przykład opinie, czy recenzentów, czy widzów. I czasami może taka wielojaka ekranizacja zrobi więcej autorowi chyba złego niż przy niektórych. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy tych platform jest mnóstwo cyfrowych i każda z, no, jest bardzo dużo, zwłaszcza seriali na podstawie jakichś książek, czy jakichś cykli książek. Ja czytam opinie na ten temat, no i tak widać, że to jest nastawione po prostu na zysk. Tam raczej nikt nie podchodzi do tego, żeby dana ekranizacja była, nie wiem, że jakieś walory miała takie artystyczne, czy... No oczywiście nie mówię o wszystkim, bo są wyjątki od tego, ale... Tak jak mówię, no, nie staram się, ani się tym jakoś specjalnie nie ekscytuję, jak są jakieś tam propozycje, bo tam też były propozycje na przykład
tak strasznie, jak to się mówi, pobiera tym, że podpisała umowę na reinterizację, co założył nogi na stół i powiedział, no dobra, to już nie będę pisał, co będę pisał. Zaraz będzie reinterizacja, to jakiś Oskar się trafi i startiemy, żeby robić coś życie, tak? To jest właśnie tak, ja tutaj jeszcze fajnie, że zapytałem, przypominam sobie o takiej rzeczy, że padł taki wątek w jednym z pytań, nie chciałem o tym powiedzieć, ale wyleciałem z głowy. Natomiast chodzi o to, że te książki są tak różne. Można powiedzieć, bo pytałeś o to, że pierwsze przecież to tam strzyga, jacyś malennicy, jakieś demony na rozdążu i co się stało, że nagle przebudzenie z małego czasu, a potem filmy, prawda? Ja traktuję w ogóle pisanie jako takie, traktuję jako taką szkodę, przez którą idę i nie chcę powielać tego, co już jest za mną. Czyli na przykład często ludzie mówią, a najbardziej lubię czapkę, czy tam Dom na Wyrębach, czy zabijmy tamto, czy jeszcze będzie coś podobnego. Ja mówię, no zobaczymy po pierwsze, a po drugie to nie jest, to nie... Właśnie tym się wydaje, takie mam przeświadczenie, że tym się różni taki autor, który stawia na, nie wiem, na rozwój, czy na taką podróż wspólnie z czytelnikiem, bo po różnych fabułach, po różnych konstrukcjach, od takiego autora, który bardziej stawia na taki, tak nasłuchuje i co by tu ludzie chcieli przeczytać? No to chcieli przeczytać na przykład serię z jakimś tam bohaterem i żeby ta seria się ukazywała bardzo często. No to po prostu podporządkowują się, traktują tę pracę, nie wiem, jak rzemieślnik, że przychodzi do niego klient i mówi, poproszę taki przedmiot, bo ja tak, jak będzie taki, to ja go kupię. No i wtedy autor ma do wyboru. No. Albo jest się niezależnym pisarzem i stara się, no wiadomo, że jeżeli czasami jest tak, że jedni czytelnicy, no nie wiem, tak na to nie pasuje im przedłużenie z marnego czasu, bo wywoleni jakiś taki klasyczny horror typu właśnie Dom na Wyrębach albo jedna rzecz. No to ja nie jestem w stanie wszystkich zadowolić. Po prostu ja muszę mieć przekonanie do tego, że to, na czym pracuję, ma ręce i nogi. I jakoś ja się w pewien sposób rozwijam i moi czytelnicy jako mają do mnie zaufanie, że jeżeli zabieram na wycieczkę, to przemyślam, czy to mogą, no to mam sobie jakiś plan i z czegoś to wszystko wynika. I właśnie fajnie, że przypomniałaś mi ten wątek, bo to jest ważne, żeby powiedzieć, że cieszę się, jak czytelnicy mówią, bo czytam wszystkie książki od początku. To na Wyrębach, Czarny Wybór, potem opowiadania, zamienię tamto, jedna rzecz, przemysłnicy. I za każdym razem coś tam jest właśnie, czy jakaś inna forma, czy tematyka inna, ale no, wiadomo, sprawiają satysfakcję i cieszę się, że mają też różnorodne książki, które wychodzą spod mojego, tak górnolotnie mówiąc, biura. Ale nie chciałbym opracować sobie jakiejś matrycy, która się sprawdza i jak lepiej mam siedzieć i te pieczątki, tak jak mam tam pieczątki w czołówce, bajki, przypinać. A ja nie chciałem. Tak się, że jak się tak siedzi, to przybije te pieczątki. No to ja nie chciałbym tam tłuc książki po książce, po prostu takich samych, tylko żeby się inne mogły tego zmieniać. A jak było właśnie, skoro ten wątek został poruszony z nowym domem na Wyrębach, bo pamiętam, że ty mówiłeś, że właśnie ludzie bardzo cię namawiali, żebyś wrócił do tej historii domu na Wyrębach. Bo ty już napisałeś o Słoneczną Dolinę i Starzyznę. Nie wiem, czy coś jeszcze, to było już... No już zabijmy tam, to było. Zabijmy tam, tak. I był w sensie tam mówiliśmy, że starzy cię namawiają. Niech pan pisze, to wiadomo, na Wyrębach. Tak, ludzie wiadomo, że tak, ale to... No to...
widać, jak bardzo byłem podatny na tego typu odpowiedzi, skoro od premiery pierwszej części do drugiej upłynęło 9 lat. Także to jest tak, że ja po prostu podobnie było w przypadku Czarnego Wygonu. Ja napisałem Słoneczną Dolinę i Starzyznę. I w zasadzie nawet nie bardzo wiedziałem, czy będzie wyjściał dalszy, czy właśnie nie zechce tego sobie w ten sposób zawiesić, żeby czytelnicy sobie to powiedzieli. Ale potem musimy sobie postać tego Czarnego, który się pojawiał w takim prologu do Bisów, tak? W opowiadaniu, słowo Czarnego. No i tam też te osoby, które czytają, będą wiedzą, wiedzą się, co chodzi, a tutaj nie czytam, niczego nie zepsuję. Właśnie na początku opisu jest taka zamiana bardzo, bardzo spektakularna, jeśli chodzi o pobyt w tym czy innym świecie, który opisuje. No i stwierdziłem, że to jest coś takiego, co dobrze warto pracować. I podobnie było z Domem Wybrana. No, przepraszam, to jest tak, że przy pierwszym tomie, wiadomo, główną postacią, czy negatywnym, no właściwie no, generalnie tą postacią, która straszy, jest Szyma. Natomiast w przypadku Nowego Domu, Nowego Domu w Tom Flamentniku. I to też nie jest tak, że ja siedziałem i tak sobie myślałem, kurczę, no, chcą ludzie przeczytać jeszcze jakieś ciąg dalsze, to napiszę. A właśnie to tak nie wyglądało. Ja w tym momencie wpadłem na pomysł i myślę, że to by było może ciekawe. Tym bardziej, że jest główny bohater inny z pewnych względów. Teraz się na to zgadzam z jakich. I właśnie długo nad tym myślałem, chodząc gdzieś tam w głowie, to wszystko mieląc i w pewnym momencie stwierdziłem, że sam musiał wrócić jeszcze raz do tego uniwersum, do domu Neverenda i zobaczyć trochę, co tam spotka, co tam w Ostrzewie, co tam u tych wszystkich osób, które przeżyły pierwszy dom. W tej chwili nie mam takich planów. No, z Magdą się widzieliśmy dosłownie parę dni temu w Warszawie na takiej książki. Także... Nie, dwie są z Magdą Witkiewicz. Nie ma być, ale to jest właśnie też były sprawy związane z wydawnictwem. Tam Magda założyła swoje wydawnictwo. No to z kolei też nie zależało jej na tym, żeby to się ukazało jakaś trzecia część, a dwie inne wcześniejsze. Także to są takie sprawy też nie do końca związane z tym, że chcemy, czy nie chcemy. Ale faktycznie był taki plan, mieliśmy do tego już nawet zaczynaliśmy się przymierzać, nawet już było łatwo tej trzeciej książki, ale się zmieniło. Tak. Ja mam taki plan, że jedna z czytelników miałabym grała swojego bohatera, którego chciałam wtrącić tą trzecią część. Czy już są jakieś pomysły na to, czy zarysy? Przepraszam, czy chodzi o to, żeby bohater się pojawił w trzeciej części? Jeden z czytelników miał wymyślić bohatera i pan miał tego bohatera. Tak, już ten bohater ma imię i nazwisko, jest wzorowany na prawdziwej postaci, no mamy to wszystko ustalone. Tak, bo to było związane z akcją charytatywną i tam było także osoby, które wypłacały, potem było losowanie, no i jedna osoba właśnie wybrała tak jakby postać, która się pojawi w trzecim tomie. Jesteśmy w kontakcie z tym czytelnikiem, on wie, dlaczego książka jeszcze się nie ukazała. Ale tak. I to jest skierowane na realnej postaci. Już wiem, jaka będzie rola w tej całej historii tego pana, już mogę chyba zdradzić. No i też mogę chyba zdradzić, że będzie to związane z tą, no oczywiście, gruźną,
ale z tą legendą, że w jednym z wątków zostało przesypanych dwóch Rosjan, gdzieś tam po iluś latach się gdzieś tam dodali, doszło do tamto i to znaczy jeden tam zmarł, a drugi żył, a potem jak go wydobyli, to zaraz. Także tutaj ten wątek ja wykorzystam i wiem, w jaki sposób to zrobić. Ale na przykład to też dla Państwa wiadomości. Też na wielką historię Straży Pożarnej Pomocy ostatnio, jeśli chodzi o ostatnią edycję, były licytacje. Jedna licytacja dotyczyła spaceru ze mną po Przemyślu. Tutaj... Z bratem. Proszę? Z bratem jeszcze. Z bratem to było wcześniej. Tak, bo tutaj poszli właśnie. No, chciałem powiedzieć Państwu, że już jesteśmy po tej wycieczce. Wycieczka trwała 4 godziny. W ogóle stwierdziliśmy, że tylko liznęliśmy tę tematykę, ale pewne rzeczy były naprawdę spore przeskoczenia. Na przykład, żeby nie zdradzać pewnych faktów, ale to o tym mogę powiedzieć, że na przykład napisałem w drugim tomie o kościele w Przemyślu, w którym na podłożu są swastyki. I po prostu, no, wydaje mi się, że ktoś na Przemyślu, to co jest przez nich niemożliwe, żeby takie coś było, więc pewnie to jest akurat to takie miejsce z kategorii, których ja myślałem, a które się potem okaże, że ich nie ma. No, oczywiście cały zamach. Są te swastyki. No i druga ciekawostka jest związana z tym, że jeden z bohaterów, który się pojawia w Niezamiecie Mytatu w pierwszej części, to jest również owoc licytacji. Była licytacja na Woś. I osoba, która wylicytowała najwyższą kwotę, mogła nadać mu imię, nazwisko, charakterystyczne cechy, wygląd, na przykład swój albo kogoś bliskiego. No i pojawia się w tej książce Tomasz Majek. Myślę, że mogę to jest oficjalnie, bo to jest po uzgodnieniu. No i on tam odgrywa, no jest specyficznym bohaterem, myślę, że ciekawy. No i była też licytacja bohaterki. Tak, ta bohaterka się do pierwszego tomu nie załapała, bo dopiero się pojawi na początku drugiego, ale też to jest oczywiście uzgodnione. Też wysłałem książkę tej osobie, jednej drugiej zresztą, ale wcześniej już powiedziałem, że w drugim tomie dopiero na początku się pojawi jej z kolei bohaterka. A jeszcze chciałem, a propos tej wycieczki z bratem, no nie mogliśmy pójść z bratem na przykład do muzeum zobaczyć. No w ogóle pierwszy etapie tych osób, które przybyły, to były trzy osoby przyjechały na taką wycieczkę. Zrobiłem trochę za przewodnika, trochę za autora. No to pierwsze pytanie, czy ta przemysła jedna w ogóle naprawdę istnieje, czy jest sobie wymyślili. No. Także to jest... od razu do domu poprosiliśmy i naprawdę ogromne wrażenie. No, tak staliśmy tam chyba z pół godziny przy tej gębie, nikogo nie było wtedy w muzeum. No i tak, takie wrażenie niesamowite, bo to jest... Bo to jest jeden... To w ogóle chyba też nie wszyscy przemyślani o tym wiedzą, że to jest w ogóle jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce. Że już nie mówiąc o tym, że najcenniejszy zabytek, jaki jest w Przemyślu, Przemyśl miasto tysiące zabytków, a to jest najcenniejszy. To są dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć tego typu artefakty, które się w ogóle na świecie znajdują. W ogóle to, że tam jest połączenie tych pogańskich i chrześcijańskich motywów, to sprawia, że ten zabytek, jak tak mówię, no, jeden z najcenniejszych w Polsce. Także to jest... A co ciekawe, kiedyś kontaktowała się ze mną czytelniczka, która teraz mieszka bodajże w Częstochowie i powiedziała, napisała do mnie, że studiowała chyba już nie pamiętam, co studiowała, ale że miała praktyki w Muzeum Przemysłu właśnie, w którym jest zabytkiem numer 1, jest Przemyska Gęba. I napisała mi, że się do istnienia tego artefaktu dowiedziała z mojej książki. Mimo, że miała praktyki w Muzeum Przemysłu. Także taka ciekawostka. Ja też dzięki panu tą Gębę odkryłem. Ale to jest właśnie to jest tak, jak czasami spotykam takich
cennych przemyślań, dużo rzeczy właśnie czy odkryli, czy nie wiedzieli wcześniej o istnieniu tego zabytku, ale to jest być może właśnie wynikiem tego, że ja jestem w przemyśle na to w ogóle. I pewne rzeczy troszkę powinny jakoś inaczej na to patrzeć. Jeżeli ktoś tam tutaj mieszkał zawsze, to niektóre rzeczy, nie wiem, może są jakby powszechne, niektóre jakby nie już, no to są jakby takie naturalne, to jest codzienność. A jak ktoś przyjedzie z zewnątrz i popatrzy na, no są prawda, na przykład tutaj jest niesamowity panoram Starego Miasta, wokół Przemyśla, to naprawdę ktoś, kto z tym wzrasta i dla niego to jest naturalne, no to może być takie właśnie coś zwykłego, a dla mnie to było coś nowego i, no i przez to ten cykl, który postanowiłem napisać. Ja do Przemysza tak jak niektórzy w Bieszczady też przyjechałem, nie chcąc. No dobrze się stało, że odejdziemy. I następnego dnia, jak przeczytałem, bo jeszcze zacząłem czytać książkę, to od razu poszliśmy do muzea. No to pozytywna informacja. A właśnie przy okazji, a starzyzna to nie chyba wzorem nie była starzała? Nie. To jest rzeczywiście w okolicach Słowicznej Doliny takie miejsce, które jest nazywane starzyzną, ale to też może ciekawostka, że Czarne Wydro w ogóle na początku planowałem zlokalizować w Beskidzie Dzielnicy, bo takie doliny, gdzieś tam jakieś wioski opuszczone, to mi pasowało do pomysłu, który gdzieś tam mi się rodził w głowie, ale po pierwsze, pomyślałem sobie, że to może byłoby takie trochę niewłaściwe, bo tragiczne losy Beskidy Miejskiego, tych mieszczanskich i beskidzkich wiosek, które tam czy były wysiedlane, czy w czasie wojny były zniszczone, tak myślałem sobie, że może nie powinienem jakby wplątywać tego w fabułę, no, po części fantastycznej literatury. Natomiast później się akurat przypadkiem znalazłem w Słonecznej Dolinie na Rostocie. Przypadkiem zupełnie, bo po prostu mój dobry znajomy mówi, że chodź, pokażę ci fajne miejsce, my tam na kolonii, jak byłem mały, tam była taka czereśnia, na którą właściwym sobie tam. No i poszliśmy jak na siebie i mówię, to jest to właśnie. I potem zacząłem czytać, okazuje się, że była taka legenda, że tam był kościół, który się po wpływie grzechów zamarł pod ziemi, czasami są tak dzwony, że gdzieś tam ludzie wykopują na polach jakichś cegłach, które nie wiadomo skąd się tam wzięły. No i faktycznie koło Słonecznej Doliny jest takie miejsce, które jest nazywane starzyzną. Natomiast jeśli chodzi o Czarny Wygon, ten, który ma bardzo, bardzo takie tytułowe miejsce, też jest na Rostoczu, tylko trochę w innym miejscu. Ale ta nazwa mi się tak spodobała, że ja wiem. Wiesz, trochę zabiegłem. Już ostatnio byliśmy i jechaliśmy na rowerach takim wąwozem. Tam było takie błoto, że i dojechaliśmy tam tym wąwozem właśnie do Liżowa. No to jest ten prawdziwy Czarny Wygon, to jest jeszcze bardziej chyba na północ stronę jeszcze Szczebrzeszyna. Taka otwarta podobna rzecz. Tak, no ale do Liżowa też takim przypadkiem rowerów. Kiedyś pojechałem sobie do Łodziowa i się kupiłem na ziemi. Proszę? Z Łodziowa tak przez... Z Łodyża. Z Łodyża jechałem wzdłuż Wieprza, prawo stroną Wieprza i się skupiłem w lesie. I po prostu i nagle wyjeżdżam w takiej wiosce, która jest po prostu bardzo mi przypominała te wymyślone przeze mnie starzyznę. Także w ten sposób bliżą zaraz się też na kartach tej książki. Czy jeszcze jakieś pytania? A zdarza jeszcze dzisiaj opowiadania pisać, czy już zarzuciłeś tę formę? Bo Szymon Darda jest autorem świetnego tomu opowiadającego proszę historię. Jeśli Państwo nie czytaliście tego tomu, to gorąco polecam. Dziękuję za miłe słowo. A ja to zawsze mówię. To jest tak, że ja nie mam takiej zdolności, żeby równocześnie pracować nad opowiadaniem i nad powieścią. Także te opowiadania powstawały gdzieś tam pomiędzy.
Natomiast w tej chwili no, to jest, na pewno nie jest taki, taka perspektywa, nie wiem, roku, to na pewno, no to, bo jest i tutaj druga część, i potem Przemysław opowieść jeszcze też w kolejce, ale chciałbym wrócić do tego, bo to jest trudna forma tego opowiadania. To zupełnie inaczej się opowiada na jakąś niż powieść, także inna, chociaż wydawało mi się, że to jest podobne, ale to jest całkowicie innego warsztatu trzeba ułożyć, całkowicie innych narzędzi, które są przy takiej pracy użyteczne. Także, no ale myślę, że jeszcze wrócę do tego. Jedna drewka wynika, prawda, to takie źródła w opowiadaniu. Tak, właśnie jedna drewka to jest powieść, która... Tak właśnie mówię czasami jest, że chcę wrócić do jakiegoś miejsca, które gdzieś kiedyś opisywałem, bo sam jestem ciekawy, co się stało później z bohaterem. Właśnie tak było w przypadku opowiadania Nika i to opowiadanie, tak, tam już wymyśliłem ten wątek wampiryczny, ten jednej krwi i tak sobie pomyślałem, że... Bo to są takie, też w moim, mam coś takiego, że tam te domowe ramach to był jakiś hołd, jakiś rodzaj hołdu złożenia tego Lublinowi, w którym mieszkałem, potem Czarny Wygon, no to był hołd dla roznocza, które mnie wychowało. Przebudzenie z małego czasu, no to wiadomo, przemyśl i lata, które tutaj spędziłem i w ogóle też pozytywne uczucia. Natomiast też chciałem umieścić jakąś fabułę w Bieszczadach, a jeszcze do dodatku chciałem się zmierzyć z wątkiem empirycznym, który chyba każdy autor czasami powinien się, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że w jakiś sposób zmierzyć. No nie chciałem tego robić tak w taki klasyczny sposób, że wstają tam wampiry z trumny i wysysają krew i tak się żyją. Ja to inaczej z tym przykładem, ale no tak właśnie, ta historia. No i też cieszę się, że właśnie jedna tak zapytała, chociaż na chwilę do Przemyśla. Bohater poszedł sobie na kobiet standardów, musiał parę rzeczy przepracować w głowie. Także jeżeli ktoś nie czytał tej książki, w ogóle ta książka jest... No ta książka jest trochę pokręcona, to nawet ja, jak na mnie, to tak się dziwi na twojego kurczę, ale wymyślałem, ale jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji, to zachęcam. Ona jest, wydaje mi się, że momentami tak trochę trudna, trochę, w ogóle też tam jest taki wątek księdza, który trochę jest też takim przelewem. No właśnie ten ksiądz, chyba Wielichowski się nazywa, to ja nie pamiętam, czasami do mnie piszą czytelnicy i na przykład, czy ja bym mógł przypomnieć, co tam w domu na Wyrema, bo on nie wydał mi czytać. Kurczę, skąd to mogę wiedzieć? Ja bym musiał tę książkę przeczytać. Ja tego nie pamiętam, bo to po prostu pisze się, bo razem jest właśnie z kłopoty z nazwiskami, których używałem. No, chociaż tutaj też wspomnę, że w żadnym wygonie nazwiska to prawie wszystkie są lokalne, a research prowadziłem na starych rostoczańskich standardach. Także żadnego nazwiska nie użyłem w ten sposób, że na przykład był taki, no, że był Jan Nowak i jakiegoś Jana Nowaka umieściłem. Na przykład był Jan Nowak i Eugeniusz Kowalski, to oczywiście wymyślał, to był to w sensie, że to jest Eugeniusz Kowalski i Eugeniusz Nowak i Jan Kowalski. Także to też miejscowi ludzie, którzy mieszkają na Rostoczu, myślę, że rozpoznali te znane dobrze sobie nazwiska. Natomiast właśnie ten ksiądz jest taki, on w swoim momencie też poczuwa się do tego, żeby w jakiś sposób wymierzyć sprawiedliwość. Taki też dosyć pokręcony sposób, ale to nie jest coś, też czasami czytam takie opinie i one są całkowicie wyklucze, bo na przykład w Czarnym Wygonie są dwie postaci księży. Jeden jest dobry, a drugi zły, a ludzie jakby bardziej wychwytują to, że im napisałem o złym księdzu i piszą, ale jakieś mam problemy chyba z księżem. Ale to tak nie jest, zresztą podobnie w jednej chwili. To nie jest tak, że tamten ksiądz jest negatywną postacią.
Ja właściwie nie wiem, jak bym się na jego miejscu zachował, ale to było właśnie takie do zastanowienia, czy on zrobił dobrze, czy nie dobrze. Ale to po prostu napisałem, co zrobił, tyle i nie ma z problemu problemów. Natomiast to jest tak, że czytelnicy czasami przypisują mi jakieś motywy, czy działania, czy jakieś pomysły, które mi w ogóle do głowy nie przyszły. Wspomniałeś o nazwiskach. Czasami jest tak, że nie wiem, że zmienisz komuś nazwisko w trakcie pracy nad książką, czy albo imię, czy nie, czy Olga Jastrzębska była od początku Olga Jastrzębska i koniec. Czy... To jest właśnie, to są takie motywy, że ja sobie lubię takie historie. Właśnie Olga Jastrzębska to jest postać, która występuje w Niezawieść niedawno i Jastrzębska to chyba po mężu, a z domu była choroba. Czyli grob Jastrząb. I to taka zbitka i to mając bohater na pewnym momencie to kwituje, że takie to jest specyficzne. No to tak sobie to wymyśliłem. Natomiast chyba bardziej mi się to rzeczą, żeby się długo zastanawiać, jak kogoś pościć, w cudzysłowie, niż potem nagle zmieniać całej historii. Jedyny przypadek, który zmieniałem, to jest właśnie bohater ten, o którym wspomniałem, bo już potem notariusz się nazywał inaczej, a po tej akcji musiałem zmienić na Tomasza Wajka. No ale to było celowe i oczywiście wszystko nie miało takiego znaczenia dla fabuły, ale miało znaczenie dla akcji. Czy ten jego outfit to też został zmieniony, czy to już... Tak, outfit został zmieniony, czym się pasjonuje, jak się ubiera, jak wygląda i to znaczy napisał tak. Wystarczy, że ten bohater się będzie nazywał tak jak napisał, ale jeżeli coś tam jeszcze dorzucił od siebie właśnie z tym strojem motocyklisty, czy z jazdą na jednaku, to super, a jak nie to wygląda, tam udało się ten wątek. To zabawa nazwiskami to właśnie też jest pierwszej strony, bo pojawia się emerytowany nauczyciel, wdzięczny, to nie żadna, to wystarczy otworzyć książkę i to się pojawia. Tak, na pierwszej stronie od razu. Pierwszej stronie, wdzięczny pseudonimie Wieszczu, tak. A nazywa się? Adam Mackiewicz. No dobrze, to jeszcze czekamy na Państwa pytania, a jeśli nie ma, to... jeszcze nie ma. Będę siedzieć przez moment, bo mam tu odpowodowane w telefonie różne rzeczy, które mi przyszły do głowy. I najpierw zacznę od pana redaktora Huberta Lewkowicza. Jeżeli mówimy o porządnym dziennikarstwie, czy o porządnym prowadzeniu spotkań autorskich, to bardzo mamy stosunek czasu na pytania do czasu na odpowiedzi. Tak, dziękuję bardzo. Czasem wiecie Państwo, jak bywa. Teraz tak, zrobiła nam się super rozmowa. Fantastyczna, o roli literatury w ogóle i o roli pisarza w takim współczesnym świecie ogólnie mówiąc. Ja się bardzo z tego cieszę, bo też wyłowiliście panowie taki moment, że literatura popularna nie musi być banalna i nie musi być moralizatorska, ale jednocześnie zadaje pytania, czy też sugeruje, że zastanów się nad czymś. I to właśnie bardzo mnie cieszy. Jeszcze jedna rzecz, przepraszam, żeby to już nie nudzić. Aha, książki sprzedaży to Państwo wiecie. Do rozmów za chwilkę zaprosimy też indywidualnie. Pan Stefan będzie oczywiście dostępny, jeśli chodzi o autografy. Na spotkania to myślę, że jeśli się nie zdarzy jakieś nieszczęście to w październiku, pewnie po targach krakowskich. I na wiosnę, kiedy wyjdzie kolejny tom. Jeszcze o tych targach krakowskich myślałam i coś mi już uciekło. Dobra, to tyle, ale teraz wstanę. Aha, jeszcze ja chciałem też powiedzieć Państwu, że z targami krakowskimi
na którym byłem ostatni, tylko dwa lata temu, to jest taka ciekawa historia, że chyba kilka osób przyszło i mówiło, że dzień dobry, jestem z Przemyśla. Miło mi z panem się spotkać. Ktoś mi przychodzi, dzień dobry, miło mi się, jak pan spaceruje z Przemyślem. Ja pan oczywiście kojarzę, ale nie zaczekam, bo to jest pański czas, ale tutaj pan jest służbowo na tym statku, że tak powiem. Więc tutaj też rozmowy takie sympatyczne. I to jest też niesamowite. Dzisiaj się spotykamy służbowo, ale w cudzysłowie oczywiście. Natomiast na pewno się mijamy gdzieś tam na ulicach Przemyśla, ale tak właśnie te czytelnicy z Przemyśla też sygnalizują właśnie, że to tam na przykład robimy w jednym sklepie zakupy, gdzieś tam w prywatnej wiadomości ktoś mi napisze na Facebooka czy coś, ale to jest tak jak pani powiedziała, że takie szanowanie prywatności i tak raz mi się zdarzyło, nie rzucą po prostu sympatyczna sytuacja, że szedłem sobie sprzętu, tak w stroju, że tak powiem, nie dbałem bardzo, bo gdzieś było gorąco, i nagle zatrzymuje się samochód. I nie wiem, może teraz to jest tutaj na sali, ale występuje kiedyś jeszcze nawet myślę, że pani ta młoda kobieta. I tak postępowane, no tak, mogę sobie złożyć zdjęcie zrobić. Co mi na tego patrzenia, kurczę, akurat teraz. Ale dobrze, zrobiliśmy to zdjęcie. Nie pojawiło się chyba tym nigdzie, także robimy to gdzieś tam do zbiorów. Przynajmniej nie wiem, żeby się myślę, że jak się pojawiło, to zaraz moi ludzie mi dojedzie, także to nie. Myślę chyba, że gdzieś tam mam uwagę w zamkniętym profilu, poza a już jak to byłem oznaczony tak, na Facebooku, także taka ciekawostka właśnie stała. Mimo tych samych planów krakowskich, to mam wrażenie, że to było wtedy, kiedy było troje przemyskich pisarzy na tym, czyli Stefan Darta, Monika Maciewicz i Magda Stojewicz. Tak mi się wydaje, że to było. To mogłoby się wydać, bo ja w ostatnich czasach w notarach krakowskich byłem w takim czas okresie, który kojarzę, to właśnie byłem chyba dwa lata temu, półtora roku temu, a wcześniej byłem bardzo dawno, bo ja tak naprawdę jestem dosyć rzadkim gościem w notarach. Jeżdżę tak sporadycznie. Akurat teraz byłem w Warszawie, a poprzednim razem w Warszawie już byłem dawno. W tym roku będę w Krakowie, ale to będzie związane z premierą książki. Ale po prostu nie jestem autorem, który po prostu na każdym targu wysiaduje i tam się... Także to jest... Dużo bardziej lubię spotkania autorskie, takie jak dzisiejsze na przykład, niż taką właśnie... No to tam jest naprawdę gęsto i ciasno i dużo mnóstwo odwiedzających. Inaczej niż Remigiusz Wózki, bo Remigiusz Wózki tylko na targi jeździ, a nie jeździ na spotkanie autorskie. I wydaje po 5 minut, a już nie ma tam jeden. No to tak. Jeszcze sekundę Państwu zabiorę. A właśnie, to po tytanki i promocja dzisiejsza, to bardzo dziękujemy, że się udało zaraz po wydaniu, bo ostatnio, jak pamiętam, to najpierw było krosno, co nam trochę wjechało na ulicję. Teraz odpowiadaliśmy z tego tytanu, bardzo dziękuję. No i na koniec, i to już ustalę, bo to Państwo. Bardzo Państwu dziękuję, że nie dzwoniły telefonu. Na końcu spotkania występuje, to już nie będziemy wracali do kolejnych pytań. Dziękujemy bardzo Państwu. Gościem Państwa był Stefan Darta, Polski. Teraz pozdrawiamy Państwa lekcję, będzie można napisać książkę, będzie można chwilę rozmowy. Zdjęcie sobie zrobić, tam jest góra, Tak samo, no to będzie znane. Dobrze, to jest szczytny przełom.